Siemano, sezon Pokémon, to jest już 27 odcinek z Firing Setów 15. Przepraszam Was, że ostatnio nazwałem 27, ale mi się pomylił. A w dzisiejszym odcinku mamy zamiar rzucać gnojówkę na polu numer 23 oraz 25. Ta gnojówka będzie wzięta, zaraz się dowiecie skąd, to jest. Ta gnojówka będzie wzięta z pola numer, raczej pola, co ja gadam, z biogazu. Nie wpadł w wodę. Nie wpadłem. Z kabiny sobie pojeżdżę. Niech mnie nie zarzuci 80 km na godzinę, no to jest prędkość. Zobaczcie, jak szybko jadę. O, spotkamy się na polu. No więc tak, wiecie, ja rzadko rzucam gnojówkę, ale takiego efektu się nie spodziewałem. To jest dziwny efekt gnojówkowania. Już sam się dziwię. I sporo tej gnojówki idzie na ten pasek, nawet powiem tak. Sporo, niedobrze. Wydacie się pracownik załatwić. Lolek. Dziwne. A ja pracownikiem nie będę jechał. Powiem tak, szybko idzie ta gnojówka, naprawdę. Jedziemy po drugie. Zapowiada się kolejny live. Jakby co live na drugim kanale. Gdzie ja wjechałem? Ludzie. No. Przypadkowo z tej prędkości. Tutaj uważać trzeba. Dobra, jedziemy dalej. Po prostu nie wiem, ile tej gnojówki trzeba jeszcze, ale ja tych dwóch kul nie dam rady. Zrobię na tym live, co będzie niedługo zaraz. Nie będę odcinka tak przedłużał. Wiecie, chyba tych filmów trochę za dużo ostatnio produkuję. Spowodowane jest to tym, że mam szybki internet ostatnio, że taki film 30 minut mi się 10-minutowy prześle. Więc to jest szczęściem dla mnie, bo mogło być gorzej nawet godzinę, półtora, a nawet jeszcze więcej, więc troszkę więcej innych serii zamiast LS-a będzie, ale to już co innego. Inny temat. No więc tak, 25 000 litrów. Lecimy dalej. Wiecie, 25 minut już nad tym polem siedzę, więc nie może być już dłuższy odcinek, więc niestety nie dam rady tego zrobić. Będziemy musieli poza odcinkiem to zrobić.
Czy wiecie, jak będą krówki, będzie wszystko na miejscu i będzie dużo szybciej i łatwiej. Co ja na to powiem, krówek jeszcze. Znaczy się mamy krówki. Zobaczcie dopiero jakie statystyki. Małe te statystyki, więc nie ma sensu na razie. Biogaza jeszcze zostało mi 75 tysięcy litrów, więc niewiele. Jeszcze kieszonki mi zostało trochę do sprzedania. Więc jestem zadowolony z tej farmy, już naprawdę rozwijam ją tak szybko, w takim szybkim tempie. Dlatego zapowiadam jeszcze sporo lalków. Oczywiście modpack na sam koniec, znaczy modpack, co jest dla nas safe. Na koniec sezonu będzie dany. Z tego czwartego sezonu z Gold. O to się nie martwić. Kupię jeden pasek już skończony na ten odcinek. Będzie git. Więc trzymajcie się do kolejnego odcinka. Nie wiem co w kolejnym. Będzie to po live, więc na razie, cześć. Na razie, cześć, bo teraz live. Na razie.